wizję rozwoju rodzicielstwa zastępczego, które chcieliśmy i realizowaliśmy w pewien sposób przez ponad 10 lat w Krakowie, muszą ulegać korekcie. Z kilku powodów. Po pierwsze, to, na co liczyliśmy, czyli duże zainteresowanie ewentualnymi rodzicami zastępczymi, zadaniami, które trzeba wobec dzieci pozbawionych opieki wykonać, niestety nie pojawiło się. Bardzo nieliczne rodziny są zainteresowane podjęciem szkolenia i wykonywaniem takich zadań w swoim domu. Z drugiej strony zmiany w przepisach, ale i to, co nam udawało się wcześniej robić, czyli zmniejszanie placówek, rozpraszanie ich na terenie miasta, tworzenie mieszkań grupowych, jest takim rozwiązaniem równoległym. Nie powiedziałabym równorzędnym, ale równoległym. Pozwala dzieciom opuścić placówki kilkudziesięcioosobowe i funkcjonować w miejscu, w którym wychowuje się 10-14 dzieci. Piąty rok jesteśmy rodziną zastępczą. A dlaczego jesteśmy? Dlatego jesteśmy, żeśmy dojrzeli do tego. Na początku żeśmy obserwowali swoich znajomych, jak prowadzą. Uważaliśmy, że nie był jeszcze czas, a później nasze dzieci już się usamodzielniły, już pojawiły się wnuki, a myśmy zostali tak sami, można powiedzieć. Myśmy postanowili zająć się dziećmi, które potrzebują pomocy. No i tak się to zaczęło. Każdy ma obawy, jak dziecko przychodzi, no żeby zdrowe było, żeby nam się nie chorowało. No i później jak odchodzi, to jest ta żałość. Powinna być radość, że dziecko odchodzi, bo już ma ustabilizowaną sytuację rodzinną swoją. A no, niestety, jeżeli to dziecko przebywa dłuższy czas, jak każdy normalny człowiek, przyzwyczaja się i później za tym dzieckiem tęskni. Jeżeli jeszcze jest okazja go widzieć, czy mieć kontakt, no to jest super. No jeżeli nie, tak samo to się przyjmuje normalnie i akceptuje się przyszłych rodziców, bądź rodziców biologicznych, gdzie dzieci wracają, no to się to odbywa. Barierą w rozwoju rodzicielstwa zastępczego jest olbrzymia odpowiedzialność związana z tymi zadaniami. Mianowicie do rodzin zastępczych trafiają dzieci, które już w swoich domach doznały krzywd. Jeśli doznały krzywd, to muszą umieć sobie z tymi przeżyciami radzić, czyli wypracowują mechanizmy obronne, mechanizmy reagowania, mechanizmy uprzedzania potencjalnie nowych krzywd. To powoduje, że zachowania dzieci daleko odbiegają od wymarzonych wzorców grzecznych, nawet dojrzewających z pewnymi problemami, ale jednak przestrzegających pewnych wartości dzieciaków. Rodziny zastępcze, zresztą również rodziny biologiczne, nie zawsze umieją sobie poradzić z tymi problemami wychowawczymi, trudnościami, kłopotami, dlatego że jakby nowe zjawiska w świecie, w których wychowują się dzieci, a też w sposób nie zawsze pozytywny wpływają na ich funkcjonowanie. Jest to robota dla trochę zakręconych ludzi. Naprawiać świat, nie? Jest to naprawianie świata. Żadne z naszych dzieci robimy to, co jest dorosłe, więc jakby jeszcze ciągle czekamy na owoce naszych wysiłków. No. Mam nadzieję, bo są sygnały, że będzie dobrze, no. Ale owoce będą jesienią, także. A do jesieni mamy jeszcze? A do jesieni jeszcze dwa lata. Mieliśmy przy ostatnim dziecku bitym. Głodzonym, tak, z przemocy. Okazuje się, że rodzic, który się tego dopuszczał, też był ofiarą przemocy. I to jakby. I on nie do końca miał świadomość, jak rani, trudno, jak rani tego oceniać, swojego chłopaka. Bo tak naprawdę to nigdy nie miał normalnego życia, tak mi się wydaje. Więc
skąd miał brać wzorce? Te dzieci mają dużą trudność, bo ja muszę te wszystkie zasady, jak przychodzi do mnie 11-latek, podać mu, że tak powiem, w pigułce, prawda? On nagle się dowiaduje, że musi zrobić to, 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 to. Jak to? A w domu nikogo to nie obchodziło. Czy ja się umyję, czy ja pójdę do szkoły, że ja gdzieś wychodzę. Nie obchodzi nikogo, kiedy wracam. A tu nagle są jakieś zasady, ale zasady powodują to, że dzieci się czują bezpiecznie. Te bariery, te granice, one się czują bezpiecznie. I naprawdę to jest duża satysfakcja, jak widzę, że mówi się, mówi, mówi, ale wreszcie trafia. To jest duże wyzwanie, bo te dzieci są przeróżne, są dzieci z fasem, czyli to przecież nie ich wina, prawda? Rodzice zrobili to, co zrobili, mama piła w ciąży i ona sobie nie ma nic do zarzucenia. Nie wiem, czy wolno mi o tym powiedzieć, ale uważam, że w naszym prawie powinien być zapis, że kobieta pijąca w ciąży podlega karze. Koniec, kropka, bo świadomie szkodzi swojemu dziecku. Rodziny zastępcze poddane są jakby większej presji społecznej, większej kontroli społecznej. O ile w przypadku rodzin biologicznych, które nie potrafią sobie poradzić z problemami ich wychowawczymi, poziom tolerancji jest relatywnie wysoki, na przykład prezentowany w ten sposób, że no cóż, jakoś to dziecko nie najlepsze im wyrosło, albo tak się matka starała, nic z tego nie wyszło, o tyle w przypadku rodzin zastępczych oceny, czy właściwie osądy są już znacznie surowsze. Podjęli się, są niekompetentni, biorą pieniądze za darmo i tak dalej, i tak dalej. To są takie bariery, które powodują ograniczenie zainteresowania takimi zadaniami. Trudność, wie pani, jest w tym wychowaniu tego dziecka. No różne te dzieci przychodzą z różnych rodzin, patologicznych nieraz, zestresowane. No, także my musimy wyczuć ten moment, jakie te dziecko jest, co mu dolega. Jedno chce spać, drugie znowu było może głodzone nawet, bo są i takie przypadki. I my musimy z tym dzieckiem tak się dopracować do wyciągnąć te wnioski, co to dziecko potrzebuje, jak z nim współpracować. Noworodki były, że matki zostawiały, no nie chciały, pozbywały się praw rodzicielskich i szybciutko szły do adopcji. No ci rodzice, którzy adoptują, jest bardzo dużo rodzin, którzy czekają na te dzieci, no są przeszczęśliwi. Prawie codziennie ich mamy w domu, bo odwiedzają, bo wiedzą, że to już ich dziecko. No. I matka po prostu nawet mówi, ja tego nie urodziłam, ale to jest tak, moje dzieciątka, bym go urodziła. Tak się cieszę, tak strasznie się cieszę tymi dziećmi. Rodziny zastępcze jest to ważny partner w opiece nad dzieckiem, bo piecza instytucjonalna swoją drogą, czyli placówki opiekuńczo-wychowawcze, natomiast rodziny zastępcze są to osoby, które są niezmiernie potrzebne, zarówno w Krakowie, jak i w całej Polsce. Dzieci wychowujące się w rodzinach to dzieci dobrze rozwijające się, widzące wzorce zarówno pracującego wujka czy cioci, jak i tej opieki rodzicielskiej, która jest tam bezpośrednio pokazywana. Rodzina, która chce być rodziną zastępczą, czy prowadzić rodzinny dom dziecka albo placówkę typu rodzinnego, musi przystąpić do szkolenia. Dużo informacji jest przekazywane rodzinie, na czym będzie polegała ich praca, gdzie będą sukcesy, a gdzie porażki, gdzie będzie ta świadomość, że się komuś pomogło, a gdzie będzie ten moment, że wiemy, że już nie pomożemy. Te dzieci tęsknią do swoich domów, bo to jest zawsze ich rodzina, zawsze. Ja nigdy nie staram się zastąpić matki w takim sensie, żebym sobie uzurpowała prawo, żeby on mnie nazywał matką. Nie. Staram się, żeby on rozumiał różnicę i rozumiał, co mama robi nie tak, chociaż te dzieci już dawno z rodzin patologicznych przejęły rolę dorosłego w domu. One rządzą swoimi rodzicami, że tak powiem. Ja widzę, jak te moje dzieci rozmawiają przetelefonicznie ze swoją mamą. No, jak tam? Poszłaś na ten odwyk? No, co ty mi tu za kit wstawiasz? Dziecko lat 10. Tak rozmawia ze swoją mamą. No, a mama rzeczywiście się stara albo się nie stara, udaje, że się stara, a z tego nie wychodzi nic, a dziecko myśli, że im szybciej mama to zrobi, to wróci do domu, bo on chce wrócić do domu, no tam się wychował, to jest jego środowisko. Dziecku nie jest potrzebne ładne mieszkanie, ładny mebel, dziecku jest potrzebny rodzic i to jest podstawa, rodzic. Ono może nie dojeść, nie dospać, jak ma kochającego rodzica, wszystko jest fajnie i wszystko jest w porządku.
pełnienie takiego zadania wymaga jednak akceptacji, zgody obydwojga małżonków, a w przypadku posiadania dzieci własnych również akceptacji ze strony dzieci, ponieważ ich własne dzieci od tej pory będą musiały się dzielić rodzicami. Każdy, kto obserwuje dowolną rodzinę, w której pojawiają się kolejne dzieci, widzi ten problem przyjmowania kolejnego brata czy siostry, ponieważ zawsze kolejny brat czy siostra odbiera, według ich mniemania, odbiera matkę czy ojca, chociaż na chwilę albo po części. I te bariery, jeśli są zreflektowane, to znaczy jeśli rodzina zdaje sobie sprawę z pewnych ograniczeń, to pozwala na przykład na odłożenie decyzji o podjęciu się roli zawodowej rodziny zastępczej na później, wtedy, kiedy dzieci będą starsze, bardziej racjonalne, działające, rozumiejące i akceptujące, kiedy nie działa się wyłącznie na emocjach. Trudno trzylatkowi wytłumaczyć, że tutaj na chwilę pojawi się jeszcze jakieś inne dziecko czy inne dzieci. Na początku dzieci, znaczy moje wnuki, nie? No to były troszeczkę nawet może i zazdrosne o te dzieci. No teraz już przewinęło się troszkę dzieci przez nasz dom, także one zrozumiały i uważam, że nawet to dobrze wpływa na taką pracę i dzieci po prostu wynoszą chyba na plus. Potrafią się dzielić swoimi zabawkami, zapraszają się wzajemnie, jakieś sobie zabawy organizują. Także to bywa w obydwie strony twórcze. No i jest dobrze. Większość moich znajomych, no to po prostu ułożą sobie w ten sposób życie, że tak, już własne dzieci mają odchowane, pojawiają się wnuki. No i co? Zaczyna się wolny czas spędzają przy grillowaniu, przy różnych takich uciechach. No a my troszeczkę to żeśmy sobie pokomplikowali w ten sposób, że młodniejemy, że potrafimy na przykład, ja nie wiem, no, założyć pampersa na przykład. Potrafię, mogę doradzić jeszcze młodym, jak nakarmić dziecko, jak założyć fotelik, no etc. Po prostu odmładza to. Odmładza, człowiek się staje potrzebny i pomaga drugiemu. Myślę, że to jest fajna sprawa w ogóle i może się to stać nawet dla niektórych sposobem na życie. Jest to też życie, w którym się stale coś dzieje, coś się toczy. No. Także jak ktoś chce mieć święty spokój, to niech się nie bierze, niech się nie zabiera. Jak chce mieć ruch, żeby się coś działo, żeby było głośno, to ja polecam. To nie znaczy, że nie ma takich momentów, kiedy sobie myślę, po co mi to było? Przede wszystkim dbać o siebie, to jest podstawa. Jak rodzic jest szczęśliwy, to wszystkie dzieci jego są szczęśliwe. Tak, więc trzeba realizować swoje pasje, trzeba mieć czas dla siebie. I my nie możemy całego swojego życia poświęcać dzieciom. Oczywiście one muszą być zaopiekowane, muszą mieć wszystko, czego potrzebują, ale jeżeli nie znajdziemy czasu dla siebie, to w którymś momencie to się na nas zemści, a później na dzieciach. To jest działanie na żywym organizmie. To nie jest prototyp, który można sprawdzić i coś poprawić, to jest rodzina, do której wprowadza się dzieci pokrzywdzone, czasami z pewnymi problemami somatycznymi, neurologicznymi, wymagające szczególnej troski. I nie możemy zawrzeć umowy na pół roku na przykład i powiedzieć, no zobaczymy, jak się to sprawdzi, bo jakby koszty ludzkie, koszty humanitarne byłyby zbyt wysokie. W związku z tym podjęcie takiej decyzji o zawarciu umowy musi być obarczone najmniejszym z możliwych ryzyk, chociaż nigdy ryzyka nie unikniemy. Największa trudność to jest właśnie wyjaśnienie dzieciom, że musisz inwestować w siebie, że nie masz wsparcia we własnej rodzinie i musisz dbać o siebie, w sensie o swoją przyszłość. Więc jeżeli masz teraz szansę się uczyć, to kształć się jak szalony, bo masz szansę. W domu byś tego nie miał, bo by brakowało pieniędzy, skończyłby pewnie gimnazjum i musiałby iść do pracy, prawda? A tutaj jak ma szansę, przebywając w tej rodzinie zastępczej, kształć się i inwestuj w siebie, bo musisz liczyć na siebie sam, bo własna rodzina nie pomoże. Żeby nie byli tak jak rodzice, klientami MOPS-u, daj, bo mi się należy. To są takie małe człowieczki, które jak im teraz pomożemy uwierzyć w to, że są najlepsi, że są wspaniali, to oni na tym będą mogli budować, bo człowiek musi mieć
fundamenty, jak mu te fundamenty się troszkę poruszyły przez powiedzmy, sytuację, w której się znalazł, to trzeba mu pozwolić się odbudować. Tak, jeśli mamy starsze dzieci, to jest to zauważalne, prawda? No. Bo czasami dostajemy no, dzieci zaniedbane i naprawdę mają niskie poczucie własnej wartości. Albo wcale. No i na przykład dziecko idzie do szkoły i z takiego przytłumionego dziecka, które gdzieś siedzi w ostatniej ławce, nie ma koleżanek, nie ma kolegów zupełnie. Po roku bycia w klasie i u nas, ono dowartościowuje się, prostuje się. Mówisz o dziewczynce, jedną z najlepszych uczennic. Zostaje prawie liderem zostaje. Myślę, że trzeba będzie jednak formułować taki rozwój pieczy zastępczej, żeby prowadzić równolegle dwa nurty. Po pierwsze, organizowania niedużych placówek socjalizacyjnych, tak jak nam się do tej pory udawało. To są mieszkania rozproszone gdzieś w mieście, w których przebywa 10-14 dzieci i są wychowawcy, którzy zajmują się wychowywaniem tych dzieci, ale nie muszą poświęcić siebie, oddać siebie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przychodzą i w jak najlepszy sposób profesjonalnie zajmują się wychowywaniem dzieci, byciem z tymi dziećmi, pomocą w rozwiązywaniu problemów. I drugi nurt, nieustająco, jakkolwiek mniejszym strumykiem niż byśmy chcieli, rozwój rodzicielstwa zastępczego, zarówno w formach takich rodzinnych, na zasadzie zawodowych rodzin zastępczych, jak i ewentualnie placówek typu rodzinnego, zwanych w przeszłości rodzinnymi domami dziecka. Ten drugi nurt jest w większym stopniu zależny od kandydatów, od pozyskiwania kandydatów przekonanych, pewnych co do swojej misji czy celów życiowych i funkcjonujących w oparciu o jasno określoną hierarchię wartości, w mniejszym stopniu od urzędu czy organizatorów, a ten nurt rozwoju małych placówek socjalizacyjnych jest zależny bardziej od organizatora, od instytucji, czyli w tym przypadku miasta. To są wnuki, czy to są inne dzieci, to jest nasza przyszłość jednak. To jest wspaniałe, no, to są wszystkie nasze dzieci. To jest nasza przyszłość, to jest nasz kraj. Ja jestem patriotą i uważam, że dzieci uśmiechnięte, wesołe, wiesz, odżywione, zadowolone, to jest wspaniała rzecz i tak się powinno działać. Uważam, że za długa jest droga pozbawiająca rodziców praw rodzicielskich. Dzieci nie mają czasu na kolejną szansę dawaną rodzicom przez sąd. Uważam tutaj za błąd. Tu powinno, im mniejsze dziecko, tym to powinno i szybciej. Dorosły sobie poradzi. Natomiast dziecko nie ma czasu na kolejne szanse dla rodziców. Ono ma prawo do normalnego domu, więc uważam, że jak im wcześniej dziecko jest zabrane, jeżeli rodzic powinien dostać pół roku, jeżeli nie zrobi nic, powinno być automatycznie pozbawienie praw rodzicielskich i dziecko do adopcji, bo rodzin, które chcą się poświęcić cudzym dzieciom, jest naprawdę mnóstwo. A te dzieci mają prawo do rodziny i do kochających rodziców. Po przeprowadzonym szkoleniu z rodziną może być zawarta umowa na prowadzenie takiej formy. Z taką rodziną zawierana jest umowa na 5 lat. Rodzina pełni funkcję w swoim domu, to też bardzo ważne, jeżeli chodzi o rodziny zawodowe. Natomiast osoby, które prowadzą placówki typu rodzinnego lub rodzinne domy dziecka, taką funkcję mogą sprawować w lokalach gminy miejskiej Kraków. Funkcję rodziny zastępczej mogą pełnić małżeństwa lub osoby, które zostaną przeszkolone. Nie mogą być to osoby karane na pewno. W tym momencie najbardziej potrzebujemy rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Ta opieka jest sprawowana w krótkim okresie czasu, czyli taka interwencyjna opieka. To jest rodzina, która zajmuje się dzieckiem do momentu, kiedy ostatecznie sąd rozstrzygnie, co z dzieciakiem dalej. Potrzebujemy także osób, które poprowadziłyby placówki typu rodzinnego.